Witajcie, Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie taka retro płytka podesłana przez jednego z Was. Od razu na wstępie powiedzmy sobie, co to tak właściwie jest. To jest centralka alarmowa, taka jak na przykład montujecie sobie na działce. Centralka ma już swoje lata, co pewnie widać po użytych tutaj elementach: kości pamięci, procek i bramki logiczne. Wszystko jest tutaj przewlekane zero elementów SMD. Wszystko jest duże, można wszystkiego dotknąć, zobaczyć jak działa. Taką elektronikę lubię i domyślam się, że Wy też. W tym miejscu siedzą sobie kości pamięci, pamięć programu, mój ulubiony uv -EPROM. Tutaj siedzi sobie pamięć RAM, a tutaj EEPROM. No i jeszcze jakaś kostka programowalnej logiki, a tu jest procek. Nieśmiertelna 80501. Można by powiedzieć na sterydach, ponieważ ten procek ma wbudowane sprzętowe mnożenie i dzielenie. I co my dzisiaj będziemy z tym fantem robić? Przede wszystkim postaramy się to uruchomić, a później spróbujemy dokonać włamu do tej centralki, ponieważ ona ma tutaj ustawione kody dostępu, których nie znamy, i postaramy się w jakiś sposób wyłuskać je tutaj z pamięci, żeby, powiedzmy, zalogować się do centralki i coś tam pozmieniać. W zestawie mamy nie tylko tą płytkę, ale także panel kontrolny. Który rzecz jasna będziemy musieli do głównej płytki podłączyć. A oprócz panelu, dostałem jeszcze takie śmieszne trzy wyprowadzeniowe elementy. Może ktoś z Was wie, co to takiego jest, a dla tych, co nie wiedzą, opowiem o tym w dalszej części odcinka. Od siebie do tego zestawu dołożyłem dwie czujki ruchu. Także takie dosyć wiekowe, ale działające. Później sobie otworzymy i zobaczycie, że tutaj też siedzi piękna toporna elektronika. Wnętrze panelu sterowania skrywa taką oto płytkę. Siedzi tutaj sobie taki klasyczny wyświetlacz, procek, no i dużo przycisków. Tu się podpina zasilanie i magistrala od komunikacji. Zasilanie mamy 12V, a komunikacja jest opisana jako C i C. Jedną rzecz musiałem tutaj zrobić, wymieniłem ten stabilizator. Oryginalny stabilizator był tutaj uszkodzony. Przed podpięciem tej płytki sprawdziłem, czy nie ma tutaj zwarć pomiędzy wejściem i wyjściem. Podłączyłem to, no i niby wszystko działało. Ale później z przerażeniem się zorientowałem, że cała ta elektronika była zasilana ponad 8V. No i wtedy już było jasne, że z tym stabilizatorem coś jest nie tak. Ale widzicie, to porna elektronika to przeżyła to bez żadnego zajęknięcia się. Dalej wszystko działa jak w zegarku. No, może poza przyciskami, które tutaj przerywają, nie wiem, możecie w komentarzu napisać, czy da się jakoś sobie poradzić z przerywającymi przyciskami. Bo czasem to jest po prostu dramat, jak się klika raz, a to odczytuje to jako dwa albo trzy kliknięcia. Ten cały panel kontrolny to jest jedynie interfejs naszej centralki. Jak podłączymy zasilanie do panelu, bez podłączenia panelu do centralki, no to nic tu się nie da zrobić. Wywala błąd system busy, ponieważ panel wysyła jakieś tam zapytania do głównej płytki, no i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Myślę, że wystarczy tego gadania, przejdźmy do rzeczy. Na początek podepny panel kontrolny. Zapodajmy napięcie z zasilacza laptopowego jakieś 19,5 V. Płytka ma tu taką prostą ładowarkę akumulatora, która to napięcie ograniczy. Do poziomu jakieś 13,75V z tego co tutaj mierzyłem, centralka wstała. Zaczął wyć alarm. No tak się robi w tych konstrukcjach. Po podpięciu zasilania, po zaniku i ponownym podpięciu zaczyna wyć. No i teraz powinniśmy wpisać kod, żeby ten alarm tutaj dezaktywować. Tyle, że kodu nie znamy i postaramy się go z tych tutaj pamięci wyłuskać. No ale spróbujmy tutaj czegoś, może kod będzie na przykład 2137. No jak widać nie. Możemy sobie tak na pałę próbować, może w końcu byśmy trafili. Ale znacznie ciekawsze będzie oczywiście zajrzenie do pamięci i próba wyłuskania kodów stąd. Prawda jest taka, że ja już tą centralkę uruchamiałem i trochę nad nią posiedziałem, żeby się tutaj dowiedzieć jak to wszystko działa, żeby teraz sprawnie nagrać ten odcinek. I spróbowałem kodu 1234. No i ten kod wszedł. Tutaj autentycznie był kod 1234 ustawiony. Ale kodów mamy tu oczywiście więcej niż jeden. Postaramy się wyłuskać je wszystkie. Kody mogą siedzieć w dwóch miejscach: albo w pamięci tylko do odczytu, albo w tej pamięci, którą Procek może także zapisywać. A z racji, że te kody można zmieniać później poprzez ten panel. Spodziewamy się ich właśnie w tej pamięci. Tutaj mogą siedzieć co najwyżej jakieś defaultowe kody po resecie do stanu fabrycznego. Więc wyciągamy sobie tą kostkę, włożymy ją w programator i zobaczymy co tam w środku piszczy. Pamięć siedzi więc do dzieła. Wybieram opcję read no i odczytujemy. Odczytało się i już na początku widzimy tutaj jakiś czytelny tekst. Pewnie konsola to jest ten cały panel kontrolny. Dalej trochę krzaków. I niżej kolejny tekst. Wejście główne, hall. Wygląda to na przypisane nazwy do tych czujek, które są tutaj nazywane punktami. Jedźmy niżej, bo szukamy tutaj kodów. No i tutaj mamy coś, co wygląda jak kody dostępu. 0123, opiekun. 9999, instalator. I jest też nasze 1234 przypisane niejakiemu użytkownikowi Antoniemu. Mam nadzieję, że to nie są jakieś poufne dane, no bo w sumie centralka jest już zdemontowana, więc raczej mogę wam to pokazać bez żadnej cenzury. Przetestujemy te kody jak one wejdą, to będzie znaczyło, że poszło dużo łatwiej niż myślałem, bo ja już tutaj byłem gotowy na wyciąganie kodu z pamięci programu i deasemblację de tego, żeby jakoś obejść kody. Zrobiłem też zrzut pamięci programu. I mamy tutaj naprawdę sporo komunikatów. A niżej jest już po prostu kod maszynowy. W 64 KB upchnęli całą centralkę, która może obsługiwać kilkadziesiąt czujek, na różne sposoby, różne programy do nich przypisywać. Można, można. A dzisiaj w 64 KB też niczego by nie zmieścili. Wracając do zrzutu pamięci z kodami, możemy tutaj od razu podmienić sobie nazwę użytkownika. Na przykład. Użytkownik MINT, czyli ja. No i tutaj przy takich zmianach trzeba jeszcze skrócić tego stringa, czyli zakończyć go zerami. I teraz to powinno działać poprawnie. Wgrajmy to i sprawdźmy, czy te kody odczytane tutaj będą działać. Oczywiście przy takich zabawach przed jakąkolwiek modyfikacją trzeba sobie zapisać ten oryginalny wsa. Bo inaczej może być kicha, jak zmienicie coś i później zapomnijcie, co żeście zmienili, a to wam nie działa. I teraz pamięć z powrotem ląduje w podstawce. Trzeba tutaj uważać na orientację, ponieważ góra układu jest tu, a nie tu. Ja zazwyczaj daję górę tutaj. I szczerze to się pomyliłem, i na początku wsadziłem ją o tak. Pamięć się zagotowała, ale nic się nie uszkodziło, dalej działa. Widzicie, to jest przewaga starej elektroniki nad nową. No to wpisujemy. 1, 2, 3, 4. No i widzicie, te przyciski. To jest jakiś dramat, po prostu. 1, 2, 3, 4. Dalej to samo. Teraz dopiero weszło. Widzicie, jest. Użytkownik MINT. Zmieniło się. I nam tutaj wywaliło jakieś 3 błędy. Sabotaż punktu. Punkt 1. Zobaczmy, co tam dalej jest. Punkt drugi, hol, no i sabotaż konsoli, czyli tego, ponieważ tu jest taki przycisk, który, zobaczcie, jak go wcisnę, to jest o jedną usterkę mniej, bo włamywacz może spróbować to po prostu rozebrać, ale niekoniecznie będzie się spodziewał, że w środku jest takie coś, jak się na tym nie zna i mu to po prostu zacznie wyjść. A spróbujmy teraz 0123, czyli kod opiekuna. Widzicie, też weszło. Pojawiła nam się tutaj przyczyna wywołania alarmu, sabotaż konsoli. I dalej mamy te usterki. Chodzi z tym o to, że tutaj były podpięte czujki. A jak centralka teraz tych czujek nie wykrywa, no to zakłada, że po prostu zostały uszkodzone. Nie wiem, włamywacz przeciął kable albo je czymś roztrzaskał. Żeby tak na szybko usunąć te usterki, po prostu wywalmy te czujki nieistniejące z systemu. Wybierzmy sobie pomoc. Pisze nam, że trzeba instalatora pomoc poprosić, ale my już znamy kod instalatora z pamięci. To będą cztery dziewiątki. No i proszę, mamy menu. Przechodzimy sobie aż do tego punktu. Gdzie tutaj możemy sobie zmienić te czujki, które w systemie teraz są? Mamy dwie. Tyle samo ile jest błędów, ale żadnej nie ma. Dlatego są dwa błędy. Więc zróbmy tak, usuń i usuń. I już nie ma żadnych punktów. Teraz jak stąd wyjdziemy. No to proszę. Wszystko działa, nie ma żadnych błędów. Żeby tę centralkę jakoś sensownie wykorzystać, musimy podpiąć czujki. I tutaj przydadzą nam się te tajemnicze elementy. Każdy z nich ma w okienku pewną liczbę. Tu na przykład mamy 0,5. Ten element umieszczało się w czujkach a true, jak było wiadomo wiele. Więc żeby system je rozróżniał, z której pochodzi na przykład wykrycie ruchu, każdy taki element ma swoje unikatowe ID. I to jest właśnie ta liczba w okienku. Podepniemy sobie go teraz o tutaj do tych linii. L plus i L minus. Do L plus pójdzie przewód żółty, a do L minus niebieski. Teraz jak podepniemy oscyloskop do L plus i L minus, to widzimy, że ewidentnie coś się tutaj dzieje. Co jakiś czas pojawia się taka górka, na której są przebiegi. I ta górka jest tu nie bez powodu. To jest zasilanie, które system podaje na ten biały element. A transmisja danych jest nałożona na to zasilanie. Wymiana danych z panelem sterowania wygląda już inaczej. Tutaj mamy ten przebieg symetryczny. Na środku jest poziom zera. Zalogowałem się teraz jako instalator i przejdźmy sobie do testów punktu. Tutaj trzeba podać linię, na której się znajduje ten nasz element. W centralce siedzą dwie linie. Tu jest jedna driver pierwszej linii, tu jest driver drugiej. To jest podpięty do linii drugiej. I te drivery można tutaj sobie wyjąć. To jest widzicie w takich podstawkach. Więc podaję linię 2. No i patrzcie, coś nam wykryło. Ten element ma ID 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Na piątej pozycji coś nam wykryło. I zobaczcie, co się stanie, jak teraz zewrę biały przewód z niebieskim. 0 zmieni się na 1. System poprawnie odczytuje, czy styki są tutaj zwarte, czy rozwarte. I na taką jedną linię możemy wrzucić tych elementów 30. Muszą mieć jedynie różne ID. Widzicie, na dwóch przewodach możemy mieć 30 czujek. Zobaczmy teraz, w jaki sposób te elementy montuje się w czujkach. Wnętrze naszej czujki starszej daty prezentuje się następująco. Po tej stronie mamy złącza, element wykrywający ruch, potencjometr ustawiający czułość i jeszcze taki przycisk. Które wykrywa, czy czujka jest zamknięta czy otwarta. Dzięki temu, jak włamywacz czujkę rozwali, to przycisk odpuszcza i centralka jest w stanie wykryć, że czujka jest rozwalona. Może część z Was zauważyła, że musiałem dokonać tutaj drobnej przeróbki, ponieważ na 13V zasilaniu ta czujka nie chciała działać. Ten miniaturowy przekaźnik, który tutaj sobie siedzi, cały czas miał zamknięte styki. Ten układ był dosyć dziwny, tutaj sterowanie tym przekaźnikiem. Zmieniłem to dodając raptem jedną zenerkę i trochę tutaj modyfikując połączenia, teraz jest dużo lepiej. A nasz biały element identyfikujący czujkę znajduje się tu. Mamy tutaj ID 11. I zobaczcie jak to jest podłączone. Tutaj wchodzi sobie L plus z centralki i przechodzi przez ten przycisk. Czyli jak przycisk jest puszczony, czujkę ktoś rozwalił, to element nie jest w ogóle wykrywany. Czujka nam znika. Przewód niebieski jest podłączony do L, natomiast przewód biały wchodzi tutaj, a to są już kontakty przekaźnika. W razie wykrycia ruchu kontakty są rozwierane, w innym przypadku są zwarte. Podpięłam nasze czujki i zobaczcie, co się stanie, jak jedną rozbiorę. Znika. Centralka przestaje ją widzieć. Jak ją zamknę, to pojawia się 0, bo wykryła ruch. Teraz posiedzę chwilę w bezruchu. Widzicie, jest 1. I z powrotem 0. Cały system działa prawidłowo. To tak na szybko sobie to teraz skonfigurujmy, żeby po wykryciu ruchu zaczęło wyjść. Dodajmy nowy punkt. Punkt numer 1. Oczywiście aktywny. No i teraz ID. Pierwsza cyfra to jest numer linii. To siedzi na linii 1. I chcemy id 11, czyli tą czujkę wpisuję 11. NC to jest normally closed. Czujka jest normally closed. Ten przekaźnik rozwiera się po wykryciu ruchu, więc zostawiamy. Tam co nas nie interesuje, typ standardowy. To jeszcze nie wiem co to jest, więc zostawiamy jako nie. Omijanie też damy nie. Dostęp serwisu. Możemy sobie wpisać teraz nazwę. Wpisuje się to jak na starych telefonach. Kilka razy trzeba nacisnąć przycisk, żeby wybrać odpowiedni znak. Powiedzmy, że nazwiemy tę czujkę Warsztat MINTA. Mój warsztat. No i jest. Teraz jakieś programy. Trzeba przypisać tą czujkę do jakiegoś programu. Mamy tutaj już jakieś przykładowe. Powiedzmy, że to wywalimy sobie. O, ten nie może być usunięty. O tam whatever. Zmieńmy go. Nazwę zostawimy. Tu możemy wybrać tryb. Że alarm uzbroi się po określonym czasie. Albo jak czujka, wybrana czujka wykryje ruch. Weźmy sobie to. Czas wyjścia. Czyli po jakim czasie od rozpoczęcia uzbrojenia alarm się uzbroi. Dajmy 15 sekund. Czas wejścia, czyli po jakim czasie zacznie wyć po wykryciu ruchu, żebyśmy mogli wejść i ten alarm, wiecie, rozbroić. No i teraz dodajmy punkty. Punkty końcowe to są te punkty, na których alarm nie zacznie wyjść od razu. Zróbmy tak, żeby to od razu zaczęło wyjść, czyli punkty przejściowe. Dodajmy nasz warsztat minta. I to by było na tyle. Teraz stąd wyjdziemy. Uzbroimy alarm i zobaczymy czy to zacznie wyjść. Uzbrojenie wybieramy program. Cały system. No i czekamy. Ja tutaj będę teraz siedział w bezruchu, żeby ta czujka przestała wykrywać ruch. Mamy sygnał, że się uzbraja. I jest uzbrojony. Teraz, jak się poruszę, wyje! Wszystko działa. Wpiszmy kod, który oczywiście nie wejdzie przez te przerywające przyciski. Za trzecim razem wszedł i mamy komunikat. Alarm punktu. Do warsztatu Minta ktoś się włamał. Centralka zapamiętuje wszelkie zdarzenia, które wystąpiły. Zobaczcie, mamy tu wszystko po kolei. Uzbrojenie, później był alarm w warsztacie, później odpaliła się syrena, potem system rozzbroiłem, zresetowałem, podałem kod wejścia i tak dalej. Wszystko jest logowane tutaj. No i to by było w sumie na tyle. Naprawdę podoba mi się ta retrocentralka. Fajna rzecz. Jak chcecie zobaczyć u mnie więcej fajnych rzeczy, no to oczywiście polecam zostawić subskrypcję. łapa w górę pod tym materiałem także mile widziana. A na koniec pokażę Wam jeszcze, co ostatecznie przy użyciu tej centralki udało mi się ugotować.